Zabiliśmy kaskadera, zrobiliśmy to 3 razy. Dzisiaj on już jest bezpiecznie u siebie w domu, ale nie każdy pieszy ma takie szczęście. W takiej kampanii, w taki innowacyjny sposób, w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego jeszcze nikt na świecie nie realizował. Naprawdę, czego najbardziej oczekujemy, to zmiany postaw i zachowań na polskich drogach. I to, żeby dać sobie wspólnie razem, jako kierowcy i piesi, w jednych osobach, ale w różnych rolach, szansę na przeżycie. O Boże! Stronie jest drugie serce, drugie bicie. Zawsze się boję, że jakiś wariat z zakrętu wyskoczy. Wkurza mnie brak wyobraźni u kierowców, a jeszcze bardziej chamstwo. Wszystkie wypowiedzi, które widzieliście, są kręcone na żywo. To są prawdziwe poglądy ludzi, z którymi dzisiaj mieliśmy do czynienia. Ci ludzie tak myślą, powiedzieli, co myślą i o to właśnie nam chodziło. Sorry, nie wiem, czemu to robię. Jeszcze raz. Ja rozumiem, tylko nie zrozumiałam pytania. Jednym ciągiem, przepraszam. Piesi nie rozumieją kierowców, kierowcy nie rozumieją pieszych i właśnie dlatego postanowiliśmy zamienić ich rolami. Chcieliśmy, żeby poczuli, jak to jest wejść w czyjeś buty. Cel jest jeden, podstawowy, najważniejszy. Zmniejszyć liczbę osób zabitych i rannych na polskich drogach. Kierowcy zostali pieszymi, pieszy zostali kierowcami, a co z tego wynikło, dowiecie się, oglądając nasz spot. Zapraszam.